Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku w Kingdom of the Dead. Kochani, ostatnio zaliczyliśmy sobie już pierwszy poziom na maksa, więc jesteśmy już tutaj na czysto. Więc teraz albo las, śródmieście, albo linia frontu. Bardzo intryguje mnie ta linia frontu, tak więc może pierdyknijmy sobie z miejsca. Znajdź pistolet i zabezpiecz pistolet zabitego agenta. Chcemy zamknąć jego akta i oficjalnie powiadomić jego żonę. Znajdź i zniszcz bramę. Niemożliwy opór nieumarłych, znajdź pistolet. Unikaj jakichkolwiek strat wśród cywili. Lecimy na maksa w trybie zielonym. Jeżeli ten wam się nie będzie podobał, to zobaczymy sobie następny. Znaczy, ogólnie sobie zobaczymy następny. Może następny będzie czerwony nawet. Albo sepia. Startujemy. Startujemy. Linia frontu. Słyszę, działa. Możemy chyba założyć, że przechwyciliśmy skład armii. Skrót przez las pozwoli nam uniknąć wykrycia. Bracie, obyś okazał się równie szybki w nogach, co w spuście. Robi się. Dobra, jesteśmy. Nieumarli są lepszymi żołnierzami, wypełniają wszystkie rozkazy i nie myślą przez chwilę o wycofaniu się. Czekajcie, bo tak w sumie nie ogarniam, co tu się... Au! Co tu się... Już od samego początku? Kurde, bo ja nie ogarniam tej kuwety. O, fuck. W sumie maksymalny poziom od początku. Może to nie był dobry pomysł. Dobra, poumierali. Au! Ty mnie bijesz? O, ty gałganie. Ej, coś mi dzisiaj chyba nie idzie. Mam nadzieję, że nie będziemy powtarzać. Ta linia frontu jest ciężka, bo jest tutaj dużo mobów. Au. Gdzieś tu jest jeszcze jeden. O kurka, wódka. Trochę ich tu jest, nie powiem. Hop. Gdzie jesteś, strzelający gałganie? Jak my już tyle HP straciliśmy. Pies! Pierwszy etap gry. Kurde, won gnoju. No bez jaj, muszę się wgrać. Dobra, chyba już jest lepiej. Gdzie ty jesteś, snajperze zesrany? Ale snajpi. A to dziad. Ale dziady ga snajpi. Wiecie, ja mam problemy, bo nie znam tej kolorystyki. I jest to dla mnie na początku problematyczne. Możemy wejść? Możemy. Więcej ammo. Wieszyć się nie mam zamiaru, to najwyżej podzielę to na dwa odcinki. To jest przejście numer tu. To czy ja chcę tu już przechodzić? A co mi tam? O kurde, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. O nie, to jest ten z bazukami. Au. Ale to jest kurde bydle. Umieraj. Parszywcu. Umarł i nie żyje. Tu jest dziadyga. Żyjesz jeszcze, gnoju? Już nie. Sporo ich tu jest. Naprawdę potrzebujemy przy HP. A to jest dopiero początek. Czemu ty przeżyłeś to? Siadło. No umrzyj. No przecież walę cię w łeb. Czemu on nie chciał umrzeć? Tu jest HP. Może z drugiej strony? Dajcie mnie HP, bo się zirytuję. Kurde. Au. Ej, serio, my to przegramy. No.
Hop. Hop, 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 jop, jop. Pamiętam, że zamieszczam serduszka, tylko muszę ich tu wyciąć i mieć święty spokój. Trochę amunicji. No bo naprawdę te HP by się przydały. To było gdzieś tu, prawda? Trochę dalej, tu na skrzyżowaniu. Tu na skrzyżowaniu. Specjalnie tak zrobione, żebym się pogubił. O! I dostaliśmy HP Regen. Dobra, ale równie dobrze możemy wejść normalnie. Mam nadzieję, że tam niczego nie pominąłem. Taką mam nadzieję. Dobra, padło sierwo. I padło sierwo. Zejście mamy tutaj. Wam gnoju. O nie, spadłem. Gdzieś jest tutaj ten duży. Piesiu. O wilku mowa, jest tu piesiu. Piesek. Piesek. Taki duży piesek, ale... Ale chyba też może być. O kurde, dobra. Ten piesio jest jeszcze większy. Gdzie mnie tutaj rękę podnosisz na pana? Burku. Burku, bureczku. Dużo kryjówek? Dużo. Bardzo dużo. Tu samo. Mojej ulubionej broni. Słyszę jeszcze psy. Gdzie są te burki? Gdzieś tu pewnie. Cały czas je słyszę. Dobra, może mnie nie zaatakują. A jak zaatakują, to ich problem. Sejwik. Nie, serio, tych burków nie widzę. Gdzieś one tu są. Gdzieś tu za ścianą chyba są. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Lecimy dalej. Kurde, jakieś dziwne dźwięki tu są. Teraz mam wrażenie, że gdzieś tu się coś na mnie czai. Tylko pytanie, gdzie? Tylko pytanie, gdzie? Nie ma? Nie ma. Cały czas jak spoglądam, czy przypadkiem nigdzie nie mam tego pistoletu. Pistolet, tak zwany. Nic nie ma. Żadnego serduszka, nic, zero nul. Nic twórcy nie ukryli. Cały czas słyszę te burki. Ale linia frontu. Tu wypalone działa, artyleria. To jest burek. Jest i tam burek. Au! Ta artyleria naprawdę działa. Nie sądziłem. Nie sądziłem. Dobra, tu nic nie ma. Dużo otwartego terenu i bardzo mnie to niepokoi. Idziemy rozbić... Au! Jaja sobie robicie? Artylerią mnie tutaj? Walić po łbie? No, słyszę psy. Ciągnięte? Ciągnięte, artylerii już nie ma. To to są burki. Au! Ale to ścierwo jest bolesne. Burki do budy. Jakiś HP? Nie? Nic? Zero, nul? Tam jest dwójka. Ej, ale nie widzę żadnych cywili, nic, zero?
To jest dziwne. Zazwyczaj już byli jacyś cywile. Boję się, że zaraz zostanę hita z artylerii. Coś tu ewidentnie jeszcze lata. Drzwi tu żadnych nie ma. Co to za obora, gdzie nie ma drzwi? To za daleko? Naprawdę? Umarł czy nie umarł? Jest oczko jeszcze. Wolałbym jednak przeżyć. Wow, wow, wow. Nic nie ma? Nie ma nic. O, jest ptaszek. Ściągnijmy pederasty. Dobra, gnoje ściągnięte. Tam widzę, że jest HP dodatkowe. Tu artyleria jest ściągnięta. Boże, nie umiem się wysłowić. Boję się, że mogę dostać po łbie. O, gdzieś jest ten gnój. Już gdzieś biegnie? Biegnie. Gdzieś tu... Oho, 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 oho. Oho. Dobra, jeden siadł. Drugi siadł, pięknie. Dobra, siadło. Won gnoju. Dobra, padły. Wiecie co? Wiem, że tam mamy tam ten pistolet do wzięcia. Ale pierwszy tym zrobił, to bym wziął tego plusa. O, i tu jest jeszcze cywil. Tu jest jeszcze cywil. Czekaj, cywilu. No kurde, daleko? Jeszcze? Jak poleciało. No kurwa! Jaja sobie robicie? No kurwa nie, no bez jaj. Jebany aimbot. No i zaczynamy od początku bez amunicji. Dobra, jeszcze raz. Teraz trzeba to zrobić lepiej. Wiemy, że ta artyleria naprawdę strzela. Wiemy, że tu już nic nie ma zbytnio. Widać, że nam tutaj gra dała specjalnie na tą okazję. Au! Nie wiem dlaczego, ale ja w niego trafić nie mogę. Kurwa, nie rozumiem tego. Za nisko, za wysoko. Nie wiem, on teraz padł, czy nie padł? Padł. Nie wiem, czy tak długo leci. Dobra, pyk, pyk. Pyk. Chłopcy nie są trudne. Bez problemu da się je mieczem zabić. No mają bardzo mało HP chyba. Nie rozumiem, na jakiej podstawie działa strzelanie do tych mobów. Naprawdę, nie mam pojęcia. Niby je pokonujemy. Niby do nich strzelamy. Ten pocisk tak długo leci, czy co? Znaczy już by doleciał. Naprawdę nie wiem. To jest bez sensu wtedy.
Czemu on nie dostaje? No ptaki dostają z dystansu. Jak tego ptaka zastrzelę... Nie no, serio, to jest dziwne. Co blokuje... Niżej trzeba. O Jezu, serio, to jest dziwne. No faktycznie niżej trzeba. Tak ja bym to wiedział. To jest taki hitbox spieprzony. Au, ale żeś mnie ograł, ale żeś mnie oszukał. Oszukała mnie banda kryminalistów. Żyjesz? Im trzeba strzelać w oczy. Tak, trzeba im strzelać w oczy. Strzelisz w oczy, to strzelisz i w dupę. Tak właśnie. Nie wiem dlaczego to tak działa, ale tak to właśnie działa. Teraz jak wiem, no to już nie umrę. Szkoda, że nie poznaliśmy tego wcześniej. Straciłem od groma amunicji, nie wiem jak ja zaraz wygram z bossem. Będę go chyba walił mieczem. Już, koniec. To będzie ciężkie, ewidentnie ciężkie. Nie lubię już tej mapy. Nie lubię na niej grać, ewidentnie. Nie lubię, po prostu nie lubię. Gdzieś tu było serduszko. Udałoby się je wziąć, żeby mieć full HP. Tylko ugany będą lecieć. Dobra, jeden padł. Bardzo są creepy te moby. Gdzie on tu jest? Dobra, ciepło. Mam 37 pocisków do pistoletu. To nie jest za dużo. Gdzieś było tutaj to HP. Tylko nie wiem gdzie. Tu? No coś się tliło na czerwono. Jestem pewny. Tylko gdzie? Pytanie, gdzie się to tliło? Gdzieś musiało. No nie oszukujcie mi na HP-ki, przepraszam bardzo. Nie, naprawdę tutaj tego teraz nie widać. Nie widać nic. Nie no, ja się będę wracał w razie czego, nie ma takiej opcji. Ja muszę to HP zdobyć, bo i tak jestem słaby. Mam mało HP. HPPP. Tu już nigdzie nie widzę. Chyba, że po śmierci te HP-ki znikają. Wtedy to będzie porażka. No. Czy ty nie potrafisz przejść przez drzewa? Tak masz ciężko. Dobra, wróćmy się na sekundę. Skoro już tutaj nie mamy teraz artylerii, to w sumie nie musimy się tego bać nawet. Możemy się bez problemu cofnąć. Też coś tam jeszcze strzela. Bo gdzieś tu HP było. Chyba, że zniknęło. Jeżeli zniknęło, to będzie przykre. To będzie wtedy przykre. Jeszcze dalej. Zamiast czerwonego. Hostage! Dobrze się wróciłem. Oj, bardzo dobrze. Chodź, hostage. A ty tutaj po prostu sobie kucasz, kurde. To jest początek dopiero. Może to nie było serduszko, tylko to był on. Kurde, no tak, to był on. Fuck. Dobra, to nie było serce, to był hostage. Bo tu już nic czerwonego w pobliżu nie ma.
Oszukali mnie na serduszko. Zrobili mnie w bambucie. Pamiętacie tą reklamę Pita Fanta bądź bambucia? Ciekawe, kto z was to pamięta. Artyleria jest opuszczona. Jest amunicja. To też żadnego dynamitu nie mamy. Coś mi się wydaje, że tutaj może być sporo mobów. Tu może być ich sporo. Jakby mi się tu latarka przydała. Jakby mi się tu latarka przydała. Tu jest zbyt cicho. Za cicho. A i się zaczyna. I się zaczyna. Babci sranie. Won. Won gnoje. Was to ja pierwsze ściągnę, bo was nienawidzę. Gdzie? Skąd? To tylko draug. Ciebie to się nie boję. Tyk. Mało HP, mało HP, mało, bardzo mało HP. Liczę na jakieś serduszko. A raczej dużo, dużą ilość serduszek. Na jakieś HP, no naprawdę już amunicji mi starczy na razie, nie ma problemu. Spoko luz, tylko dajcie mi jakieś HP kęsy. Kurwa, latające gnoje. Ja się reszty tak nie boję jak tych. Tylko pióra się posypały. O. Nie to? Dobra. Padło. To coś padło, tam jest hostycz. No ale słyszę moby jeszcze. Ale to masz problem po prostu. Au! Oż ty gołga... Tak od tyłu? No czuję się zbrukany w tej chwili. Chyba serce. Nie, HP potka. Potka HP. Potka HP. Widziałem dokładnie. Widziałem dokładnie. Dzień dobry pani. Gimme that. Ale mało, za mało. Patrzę, oglądam się, czy nie ma przypadkiem. Tam się rozstrzelali panowie. Oj, panowie. Op. Powiem wam. Wow, Matrix! Draugr padł. Nadal mam za mało HP. Gdzieś coś ominąłem. Na 100% coś ominąłem. To był chyba ten hostage gdzieś. O, właśnie ty. Tak jakby mi jeszcze z jednej broni brakowało, czy nie? Nie, chyba jednak nie. Czyli co, to będzie już boss? Coś tutaj dynamit trząka. O nie, ciebie to ja... Nie chcę, choćby nie wiem co. Won. 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 Raz. Dwa. Trzy. O, ty cztery razy? Pięć? Wow, ale się zesrałem. Nie ma. Dobrze, bo tu już była ściana. Tu już była ściana. Coś tu mi zawarczało. Zawarczało? Zaharczało? Cóż to mogło być? Tu jest pozamykane? Wejście dookoła, naprawdę? U, skrzynie.
Jest podka HP, ja bym sobie ją zostawił na czarną godzinę, bo widzę, że tego jest naprawdę tutaj mało. Tego jest naprawdę tutaj bardzo mało. Podka jest z tyłu. Ale widzę, że tutaj już nie wrócimy. Dobra, no to biorę podkę. Leczymy się. Tu jest wejście na dół? What the fuck? Wcale nie wygląda jak pułapka. To wcale nie... O Jezu, ale się wystraszyłem. To tylko draugry? No problem, tylko oby mi tu nic nie weszło z tyłu, to będzie git, naprawdę. Aha, nie dla psa kiełbasa, dla pana to. Dobra, bez głowy jeździec. Razy X. Razy X. Więcej was matka tutaj nie miała. No to już chyba nie. Jest podka. Jest hostage. O ile tu nie będzie mobów, to tego hostage'a sobie możemy wziąć. Uciekaj. Uciekaj, chłopie, żyj! O. Tam jest jakieś przejście jeszcze. Obstawiam, że tu będzie jeszcze amunicja. O kurde. Pykło. Padło to główienko. Tu wyjścia na górę nie ma. Zasiadło. Krzycz sobie, krzycz dowoli. Hyp. 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 I hyp. O, ty przeżyłeś to. Mój super ekstra hiper cios przeżyłeś. Czekajcie, czekajcie. Ops. Tak się robi hip hop. Tak się robi hip hop, dobra. Tu już mamy wszystko. Mam nadzieję, że nie spadniemy. Nie spadliśmy. Lecimy do przodu, tam jest kolejna podka. O, i jest serce. Piąte. To jest dziesiąte. Tu jest wrajczego poteczka. Tutaj nic. Liczę może na jakąś, nie wiem, czy na jakiś dynamit, czy coś. Kolejna podka z HP. Teraz byś na nam dali, pewnie boss się zbliża. Pewno się boss zbliża, no pewnie, że tak. Za dużo tego dają. To mi się przyda. Jest save. Oczywiście, że boss. Zmierzenie się z innym wojskowym to honor. Dobra, chodź tu. Jeźdźcu bez głowy. Widać, że wojna secesyjna i te sprawy. Ty jesteś easy. Au! Dobra, może jednak taki easy nie jesteś. Dobra, nie jesteś easy. Przepraszam, zgrzeszyłem. Jest jeszcze artyleria. Moje dowodzenie się kończy ponownie. Pamiętajcie moje imię. Aua! Pół serca. Nie dosłyszałem jego imienia. Chcę tam wrócić po życie. Może coś, nic? Nie mówię, że to już będzie koniec mapy. Ej, to już jest koniec mapy. Ale się pięknie wyrobimy. Uhuhu! Pięknie, w 30 minutach. Ideolo. Ideolo 30 minut. No, i taka mapa była spoko, jednak ją lubię. Misja zakończona. Czas 16 minut 24 sekundy. Zabójstwa to 121, śmierci 1 niestety. Czterech cywilów żeśmy oswobodzili. Idealnie żeśmy się zgrali w 30 minut. Pięknie. Dobra, co nam się nowego odblokowało? Tu jest więcej map. Pociąg.
Nasz informator na linii kolejowej Grand Trunk ostrzegł nas o pociągu odjeżdżającym ze stacji z nieumarłymi na pokładzie. Umożliwienie umarłym na dotarcie na południe do Bostonu byłoby katastroficzne w skutkach. Jeśli znajduje się tam brama, zniszcz ją. Nie przegap pociągu, agencie. I statek. SS Great Eastern został ewakuowany po tym, jak jeden z marynarzy napotkał na dolnym pokładzie coś, co jego zdaniem było chodzącymi zwłokami. Jeśli umarli przejmą statek takich rozmiarów, największy w historii, przejmą kontrolę nad morzami. Morze jest pełne tałataństwa. Powstrzymaj ten statek przed odpłynięciem i zajmij się bramą. Niech wiatry i fale ci sprzyjają, agencie. Dobra, to został nam tak. Las, śródmieście, pociąg i statek. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeżeli chcecie, możecie pisać w komentarzu, który teraz folder robimy. Las, śródmieście, pociąg czy statek. Dobra, ale teraz już kończymy. Grałem dla was Shiro, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jaki harmonogram macie w opisie, jak i we wstawce, którą przed chwilą właśnie widzieliście. Trzymajcie się, hej hej!